Pana mało Bożaty nie ma, rozumiem. Tym bardziej mało Bożaty, bo Bożata jestem przekonana, że pozwoliłaby nam rozpocząć pracę naszej komisji. No, nieobecnie nie. Nieobecnie nie mają głosu, więc uznajemy, że przyzwoliłam. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy podczas spotkania prac Komisji do Spraw Statutu Miasta Lublin. Celem naszej komisji jest dostosowanie dokumentu statutu do ustawy, która wprowadziła nieco zmian. O, to jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Szanowni Państwo, co jest naszym celem? Celem naszym jest dostosowanie, tak jak powiedziałam, statutu miasta Lublin do pełnej zgodności ustawy. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wypracowanie harmonogramu prac komisji. Myślę, że to się robi. Tutaj zwrócę się może do pana sekretarza z takim pytaniem. Jak dużo jest punktów, które należy przeprocedować, dostosować do obowiązującego prawa w tej chwili? Jak dużo mamy rozbieżności w naszym statucie w związku z wprowadzonymi zmianami? Ja mogę jeszcze zadać pytanie. Bardzo proszę, jeżeli również do pana sekretarza. Ja chciałam zapytać pana przewodnicząca, panie sekretarzu, czy będziemy mieć obsługę prawną, bo materia nad jaką mamy. O, jest. Jak, to już dokończę. Nad jaką mamy pracować, jest rangi dość wysoki, bo wiemy, że te zmiany musi później zatwierdzić prezes Rady Ministrów w przypadku gminy Lublin, więc żebyśmy od razu proponując mieli dokładnie prawdą, czy takie bądź inne zapisy są do przyjęcia. Czyli jest, będzie, tak? Tak jest, cały czas. Tak, tak jest. Tak jak w każdej komisji Rady Miasta, tak jak w każdej z Państwa Rady, będzie usługa prawna jest zapomniana i będzie statutowej. Natomiast to oczywiście statut miasta jest w swojej istotą instytucją gminy Lublin, w związku z tym myślę, że wszystkie zapisy, które Państwo zaproponujecie, a później Rada przyjmie, będą najbardziej adekwatne do zakresu działania gminy Lublin, do każdej organizacji, do filozofii funkcjonowania samorządu i oczywiście będą znajdowały poparcie tak w ustawie o samorządzie gminnym, jak również w innych przepisach, jeżeli taka materia byłaby tak. I jeszcze mam jedno pytanie, jeśli pan wysoko dobrze, dobrze, może to właśnie. Jak dużo jest tych rozbieżności, które musimy wyłączyć, zastosować? Państwo, myślę, że ten statut powinien być przeanalizowany tak cały, a no właśnie. Natomiast czy każdy paragraf będzie wymagał zmiany, to trudno mi w tej chwili jeszcze jednoznacznie powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że no, statut jest z 2005 roku jako podstawowa główna uchwała, która zmienia w 2008 roku. W związku z tym częściowo troszeczkę zmieniły się przepisy prawne, zresztą ten wybór ostatni w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, że Rada Gminy dostosuje statuty do obecnie obowiązującego prawa. Natomiast nie odpowiem pani przewodnicząca i państwu radnym, załóżmy z tych stu kilku paragrafów z tego co pamiętam, ile jak raz jest do zmian, a ile nie do zmian. W niektórych przypadkach ulegają tak naprawdę modyfikacji praktycznie całe zapisy paragrafów, chociażby że w tej chwili inaczej już są uregulowane kwestie zapytań państwa radnych, bo określiła to ustawa o samorządzie gminnym. Natomiast w statucie mamy cały paragraf w tym związany. Mówimy też załóżmy o części działań usług, które moim zdaniem powinny być też przypisane w statucie jako te, które funkcjonują, są realizowane w trybie również elektronicznym. Natomiast statut w zasadzie odnosi się do tych zagadnień jeszcze określanych w formie tradycyjnej. Chociażby zwoływanie sesji. Analizie powinien być poddany cały statut, natomiast czy któreś z tych paragrafów są do pozostawienia? Myślę, że tak. Natomiast które i czy one zmienią później swój numer z całości dokumentu, to myślę, że to już Państwo jako komisja statutowa rozstrzygniecie i zaproponujecie Wysokiej Radzie. Chyba, że coś chciałby dodać jeszcze pan mecenas. Dziękuję.
pisanie o projekcie. W 2005 roku było 6 sklepów ustawy o samorządzie, gminy, które z planetek, którzy powiedzą, że ten samolot, to ten status się w miarę dobrze w tym wszystkim odnajdyczy. Jak mamy jakieś takie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy do ostatniej zmiany zasadniczej, która ustawy z 11 stycznia 2020 roku, myślę, że byłyby tylko takimi zmianami kosmetycznymi. Myślę, że tutaj idea powołania komisji sportowej jest konieczna w dostosowaniu tego statutu do tych regulacji, które wynikają przede wszystkim z tej ostatniej, dosyć poważnej nowelizacji ustawy o samorządzie gminy, czyli ustawy z 11 stycznia 2018 roku. Wiemy, że Państwo Rady Zbiorowej Komisji otrzymali dokumenty, które przepisy. Wersja przepisów, jakie obowiązywały gdyby do dnia wejścia w życie tej zmiany. Jest wersja taka, która jest ustawą zmieniająca, gdzie wiadomo, że zgodnie z tym tylko konkretne zapisy ulegają zmianie w stosunku do ustawy o samorządzie gminy, więc widać od razu z tej ustawy zmianą niektórych ustaw, czego ustawodawca co zmienia. I również Państwo mają taki stan obowiązujący i również chyba nawet przyszły uwzględniające te zmiany, które wynikają z tego statu ustawy. To minimum, które jest konieczne, to myślę, że właśnie jest dostosowanie tego statutu do ustawy o zmianie tego ustawy z 11 stycznia 2018. Dobrze, ja sobie pozwolę udzielić głosu, Szanowni Państwo. Myślę, że powinniśmy zacząć od odpowiedzi sobie na pytanie, jak szeroki ma być zakres pracy tej komisji. Komisja została powołana w celu dostosowania statutu do obowiązującego prawa. Teraz musimy się zastanowić, czy przepracowujemy całkowicie nowy statut miasta, czy dostosowujemy ten obecny. Bo wydaje mi się, że cel komisji został jasno sformułowany, to jest dostosowanie do obowiązującego prawa, a nie konstrukcja zupełnie nowego statutu. A ja tak nie zrozumiałam, że to nowy, tylko... No nowy, tak można przepracowanie całości statutu może sugerować stworzenie zupełnie nowego tworu, natomiast wydaje mi się, że założeniem komisji jest jasno zdefiniowane, to jest dostosowanie do obowiązującego prawa dokumentu. W związku z powyższym wydaje mi się, że chyba na tym powinniśmy się skoncentrować, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby ograniczenie się do tych punktów, które są niezgodne. I tym samym ja bym chciała poprosić o przygotowanie przez Państwa prawników i przez Pana Sekretarza dokumentu, który będzie zawierał w sposób, wyrażał językiem nieprawnym, tylko językiem codziennym, tak abyśmy mogli w sposób taki jednoznaczny przyjmować wypowiedzi tych punktów, które wymagają poprawek i dostosowania do obowiązującego prawa, ponieważ nie jesteśmy prawnikami, bądź nie wszyscy jesteśmy prawnikami i tak naprawdę odniesienie się do ustawy może być dla nas, tak jak tutaj pani przewodnicząca powiedziała, to nieco trudne, stąd wymagamy no, takiej opieki prawnej. I sądzę, że przygotowanie takiego dokumentu, który wskaże nam punkty niezgodne, będzie chyba najlepszym kierunkiem, co Państwo myślicie. Ja jeszcze mogę prosić jeszcze. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Ja zrozumiałam dwie wypowiedzi nieco różniące się w ostatecznym kształcie. Pan sekretarz powiedział, że tak naprawdę i tak zapewne jest, są zapisy w naszym statucie, które nie zostały zmienione mimo zmiany prawa. I na razie ten statut funkcjonuje, nikt nie wnosi pretensji, bo chociażby procedura zawiadamiania, prawda, o terminach i tak dalej, inna jest droga. To jest po pierwsze. Niemniej jednak ja również uważam, że powinniśmy generalnie na ten moment zająć się zmianami, które i dodanie takich zapisów, które są konieczne w wyniku ostatnich zmian, ale wcześniej również były, bo chociażby przykład, że kluby trzyosobowe, to musimy zapisać, bo teraz w statucie mamy, że klub tworzymy, gdy jest minimum 5 członków. Sprawy budżetu obywatelskiego, choć nie wiem, czy nie będzie tak,
bo ja już czytałam, że będą zmiany także znowu dotyczące budżetu obywatelskiego. I moja propozycja jest taka, żeby właśnie to, co pani przewodnicząca powiedziała, żeby nam przygotować te materiały. Bardzo dobrze byłoby, no ja, mimo że korzystam też z laptopa, drogi elektronicznej, ale jednak jestem już tak wyćwiczona pamięciowo, że ten druk dla mnie jest obrazem, który jest zapamiętywany, żebyśmy wszyscy otrzymali, nie wiem czy wszyscy, ale dla mnie ważne, druk statutu starego i te zapisy ustawy, które my musimy, bo ona jest skonstruowana w jednej zmianie, dotyczy zarówno samorządu, wyborów, zmiany kodeksu wyborczego i innych. Te elementy zmian, które my musimy ująć w tych naszych statutach, bo to jest istotne i ewentualnie zapisy, które powinny być w naszej ocenie zmienione, zmienionego prawa, który nie został uwzględniony w obecnie istniejącym statucie, bo są takie przypadki. Tam jest niewiele, ale jednak są. Chociażby właśnie sprawa dotycząca także zapytań, jawności. Myślę, że to także powinno się znaleźć w tym statucie. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie, czy w związku z tym, że zamykamy sobie drogę do zmiany dokładnie się nie zamyka. Natomiast celem naszej, celem prac naszej komisji jest dostosowanie do obowiązującego do w tej chwili prawa. Tak? I uważam, że od tego powinniśmy wyjść. Rozumiem, że otwarta jest droga do przeanalizowania treści ustawy. Właśnie w tej chwili chcemy to ustalić, ponieważ chcemy omówić zakres prac i działań komisji. Natomiast jakby punktem wyjścia, takim podstawowym kręgosłupem, to są te zmiany, które są niezbędne, które należy dostosować. Bo je musimy zrobić. Bo je po prostu musimy zrobić jako... To się poza. Ja rozumiem, że to musimy. Natomiast to tak naprawdę, jeżeli zostawimy otwartą furtkę, to tak naprawdę to będzie to, co ja powiedziałam, czyli tworzenie zupełnie nowego statutu miasta. No można na bazie tego statutu zmienić oprócz tej warstwy niezbędnej, po prostu wprowadzenie innych poprawek. Jasne, oczywiście, jeżeli będą jakieś kwestie kontrowersyjne i wymagające umieszczenia w statucie, są to rzeczy oczywiste. Natomiast tak jak ja powiedziałam, uważam, że powinniśmy wyjść od kwestii podstawowej, czyli od usunięcia niezgodności z ustawą. I tak jak powiedziałam, bardzo bym chciała poprosić, cieszę się, że tutaj Państwo się ze mną zgadzacie, o przygotowanie takiego dokumentu, jak duże są rozbieżności obecnego statutu z obowiązującym prawem. Ponieważ tak naprawdę dostaliśmy dokumenty źródłowe, na których się ciężko pracuje, pracują na nich najlepiej prawnicy. Poprosimy Cię tego przełożenia na język codzienny. I mam takie pytanie, ponieważ panowie znacie dokumenty źródłowe. Jak uważacie, ile czasu byście potrzebowali na wypracowanie tego dokumentu? Bo ja jeszcze mogę zadać jedno pytanie, panie przewodnicząca, do pana wójtowicza i do pana sekretarza. Zmiany również nastąpiły w ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym. No my mamy, jedna i druga nas obowiązuje. I też musimy, czy tu musimy się nad tym pochylić, bo ja rozumiem, że w tym momencie, wtedy, kiedy oddamy ten dokument opracowany, zaopiniowany pod obrady Rady, to będzie to dokument, który naniesie wszystkie zmiany, jakie nastąpiły od roku, kiedy były tam dokonywane, 2007, w odniesieniu do prawa obowiązującego, nie ostatniej zmiany, tylko w ogóle tych zmian, które były. Tak, wszystkich zmian, bo my musimy dostosować dokument do obowiązującego prawa, czyli do przekroju wszystkich zmian, które miały miejsce od 2005 roku de facto. Tak, myślę, że skala tych poprzednich zmian wpływa na nas, to jest kwestia wyczyszczenia tych zapisów, usunięcia, nie ma żadnych jakichś tam rewolucji. Największą taką zmianę, która powoduje wręcz obowiązek wprowadzenia konkretnych zmian i rozwiązań w formie właśnie statutowej, bo ustawodawca reguluje to na samorząd, na przykład na Radę Miasta.
Dobrze, panowie, ja może pozwolę sobie wrócić do kwestii dokumentów, które uzyskaliśmy w przypadku Komisji do Spraw Statutów Jednostek Pomocniczych, której mam również przyjemność przewodniczyć. Tam otrzymaliśmy dokumenty, które były podzielone jako jak jest w chwili obecnej, czy jest to zgodne, czy jest to niezgodne, jakby z taką uwagą. Dlatego poprosiłabym o takie przygotowanie dokumentu i zadałam pytanie, jak dużo czasu byście panowie potrzebowali na przygotowanie. Ale niektóre zapisy trzeba w ogóle wpisać, które nie istnieją w statucie. Chociażby. No ja mówię, wypunktowanie problemu. Ale konsultacje i projekty obywatelskie dużo jest. Bardzo proszę pana przewodniczący. Ja mam propozycję, bo znaczy to też jest w tej komisji statutowej jednostek pomocniczych i tam jednak pewne wady ten materiał miał, że trzeba było z tekstem jednak sobie czasami spojrzeć, czasami dopytać. Znaczy moim zdaniem to taką idealną formą materiału, jeżeli można było przygotować, czy się ewentualnie stosować, czy coś takiego możliwe. Tak jak pani przewodnicząca Jadwiga mówiła o przygotowaniu treści obowiązującej, na przykład z wykolorowaniem punktów, które należy zmienić i z komentarzem w treści, bo czasami w jakim dziale jest coś, czy z sąsiednich punktów, bo samo suche, że w tym w takim paragrafie należy jakąś tam zmianę, no to też trzeba się zaraz odnosić do treści i ewentualnie patrzeć sobie, jaki tam dział jest i jakie są inne zapisy. Jeżeli byłoby w takim tekście tekst obowiązujący na kolorowo, że ten zapis trzeba zmienić i w nawiasie na przykład jaka zmiana powinna być dokonana, wtedy można sobie tak całościowo przejść. Tak, niezwykle cenna uwaga. Oczywiście ten materiał będzie przygotowany w sposób przejrzysty. Teraz też trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku Komisji Statutowej do Statutów Rad Dzielnic, no, tych propozycji było znacząco więcej, no bo tam też nakładaliśmy na ten materiał, jeśli tak można powiedzieć, propozycje płynące również z poszczególnych rad dzielnic. I oczywiście, czy innych jeszcze podmiotów i osób. W związku z tym wielkość tych zmian albo propozycja do określonego paragrafu, no, w niektórych przypadkach była nawet tam 15-20 różnego rodzaju propozycji. Stąd też no, nie dało się tego inaczej mówić. Myślę, że w przypadku statutu miasta Lublin, tutaj charakter jest tego dokumentu, jak i również możliwości weryfikacji zmiany troszeczkę inne. Postaramy się przygotować do taki materiał, który Państwo nas tutaj wskazujecie, że byłby najbardziej pomocny. Z drugiej strony oczywiście naniesiemy tylko te zmiany, które albo wynikają z przepisów prawnych, albo też ewentualnie zdaniem prezydenta powinny ulegać pewnej modyfikacji i zmianie. No ja chciałbym też nawiązywać do jednak komunikacji, szczególnie w formie dokumentu między Radą a prezydentem, takiej formule przyjaznej i dla Państwa, ale i zarazem również i dla organu wykonawczego. Więc przygotujemy taki materiał, który będzie zbieżny, jak sądzę, z Państwa oczekiwaniami, natomiast ewentualnie będziemy jeszcze go dodatkowo usprawniać po rozmowie z Panią Przewodniczącą na bieżące. Natomiast jeżeli chodzi o termin, to myślę, że tutaj przynajmniej te 2-3 tygodnie sobie dać czasu. I to drugiej strony jest tylko, że zaczyna się okres wyborowy, więc myślę, że to też jakoś skrać. Dlatego harmonogram tak, następnego posiedzenia to ważne. Sensowne. A mamy jakiś termin zakończenia? To oczywiście, proszę Państwa, ten materiał będzie przekazany wcześniej. Czy macie Państwo termin? No, ja mogę powiedzieć tak, że te zmiany dotyczące zmiany ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, o których mówimy tutaj z stycznia bieżącego roku, mają zastosowanie do nowej kadencji Rady Miasta. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że pierwsze posiedzenie Rady Miasta nowej kadencji powinno się odbywać już na podstawie statutu nowego. Zgodnego z prawem. Natomiast oczywiście, czy jest realna szansa, żeby tak się stało, trudno mi na ten temat powiedzieć. Pewnym jest jedno, że tam, gdzie statut, jeżeli nie doszłoby do zmiany statutu, albo nie wszedłby on jeszcze do obowiązywania, bo to jest następny próg dotyczący, kiedy on zacznie obowiązywać. To proszę Państwa, oczywiście w te zapisy statutu, który nie zostanie zmieniony, nie
nie obowiązują tylko ustawa. Nie będą obowiązywały, tylko chodzi ustawa o samorządzie gminnym czy powiatu. Oczywiście zawsze ta, zawsze jak jest to jeden dokument jako statut, to łatwiej myślę się poruszać każdemu, tym również i Państwu radnym w nowej kadencji, ale tutaj z punktu widzenia formalno-prawnego dobrze byłoby, żeby w nowej kadencji ten statut już obowiązywał, natomiast czy od pierwszego posiedzenia trudno mi na to pytanie. Ja jeszcze zapytam, czy nam odpowiedzieć, jest... bo to będzie zależało od Państwa. Oczywiście, jakie Państwo przyjmiecie działanie, czy to będzie jednolity dokument, można powiedzieć, że będzie to zmiana, czy to będzie tak, jak jest to określone w uchwale chociażby Rady Miasta o powołaniu komisji statutowej, że komisja jest powołana do przygotowania zmian w statucie miasta Lublin. To oczywiście Państwo bierzecie pewne filozofię tego dokumentu ostatecznego. Wydaje się, że wystarczy tutaj też zmiana, tylko zmiana statutu. Natomiast też trzeba pamiętać o ogólnych zasadach legislacji, że w przypadku, gdy nastąpi ta zmiana statutu, to później jesteśmy zobowiązani wydać tekst jednolity w ciągu 12 miesięcy po dokonaniu ostatniej zmiany. Aczkolwiek no to jest to tylko sensu stricte ta czynność czysto techniczna, a nie już uchwałodawcza. Czy nadal, bo tak było, ale pytam, czy nadal jest tak, że zmiany również muszą być zatwierdzone przez prezesa Rady Ministrów? Tak. Muszę. Tak, dlatego mówimy tutaj o z jednej strony nie podjęciu uchwały przez Radę w sprawie zmiany czy uchwalenia statutu, a później oczywiście on musi być przedstawiony prezesowi Rady Ministrów i dopiero będzie przecież zbliżony tylko zatwierdzę. Szanowni Państwo, nasuwa się jeden wniosek, że tak naprawdę na sesję wrześniową dobrze by było, abyśmy mieli propozycję przedstawienia całej Radzie już gotową. Propozycji zmian. Ponieważ sesja wrześniowa będzie pewnie na początku września. Siódmy chyba, tak? Czy który? Tak. Później kolejna sesja jest którego? Koniec kadencji. Dobrze, szanowni Państwo. Tak. Listopada. Tym samym no będziemy musieli się spotkać w wakacje. Jest kwestia ustalenia terminu tej komisji. Stąd było pytanie, jak dużo czasu panowie potrzebujecie na przygotowanie takiego dokumentu. Myślę, że taki dokument, co Państwo przewodniczący zaproponowali, aby podświetlić i punktować z komentarzem te punkty, które wymagają dostosowania, jest świetnym pomysłem, tak? Przyjęliśmy tego uwagę, a w miejscach, które się w danym dziale, gdzie powinno się znaleźć też do pisania. Ewentualnie, jeżeli panowie mówicie, że są różni wnioskodawcy, tak? Z jednej strony wynikają z ustawy, a z drugiej na przykład jest to propozycja prezydenta, też w różnych kolorach, od razu patrząc na ten dokument, od razu widać, że to jest propozycja prezydenta, to jest propozycja, to jest konieczność wynikająca z ustawy. Ale właśnie, żeby ten materiał był czytelny dla Państwa, żeby gdyby oddawał z jednej strony obecny stan zapisy, z drugiej strony te wszystkie propozycje, które powinny wypływać i tak z ustawy, jak i przygotowanie z jakichś innych doświadczeń, które też A jeszcze pytanie, ponieważ generalna zasada stosowania prawa i tworzenia aktów prawnych jest taka, że nie wpisujemy tego, co jest w akcie prawa wyższego rzędu. Więc czy wszystko, my wszystko nie musimy przepisywać do statutu, tylko chociażby na przykład sytuacje takie, które są wskazania w tych zmianach, że uchwala czy ustala Rada. Ale każdy przepis, każdą zmianę nie musimy wprowadzać. Tworząc dokument, na pewno nie powinno się powielać przepisów ustawowych, które były coraz bardziej eksponowane, żeby akt wyższego rzędu nie zawierał. Dokładnie, to jest to jako bardzo legislacyjnej. Wcześniej było to praktykowane i miał charakter bardziej informacyjny, po to, żeby ten dokument wyższego rzędu był taki bardziej
obrazujący zagadnienie, prawda, również... I łatwiejsze do stosowania ogólnie, no, prawda? No to mówię, że nie ma potrzeby śledzenia równolegle dwóch aktów prawnych, bo no, tylko wystarczy po tego bliższego rzeku. A jaki teraz kierunek? No taki, że niestety jak najmniej będzie nie wolno wpisywać sformułowań statutowych, rozwiązań statutowych, proszę ustawowych do statutu. To nie będzie tak dużo zmian. Z tym, że nie powoduje to konieczności do wykreślania. Jeżeli wyjdziemy techniką, taka by się też opowiada właściwie zmiany statutu, czyli tworzymy nowelizację do statutu, no to tylko dotykamy tych przepisów, które zmieniamy i w tym zakresie muszą być zgodne z techniką kontrolową, czyli właśnie nie cytowanie przepisów ustawowych. Ale tam, gdzie są te przepisy ustawowe i nie ma konieczności ich wyczyszczania, no to no myślę, że mogą zostać. A to ja mam taki wniosek, że po razu dwoma kolorami. To, co musi zostać ustawowo w zmianie i drugim kolorem to, co musimy wprowadzić do statutu, żebyśmy mieli taki pełny obraz. Będzie nam łatwiej szybciej. No dobrze, szanowni Państwo, przechodzimy do kwestii harmonogramu. Wydaje mi się, że dobry pomysł, tylko spotkamy się jeszcze pod koniec lipca. Kwestia terminu. Ktoś tam planuje wakacje poza Lublinem, tak na przełomie lipca, sierpnia. Od kiedy planujesz? Jeszcze tak jeszcze to mgliste. No to dalej, konkrety proszę. Konkrety, no. Czy może jak już będą gotowe materiały, w ten sposób nie tak. Ale mamy wypracować dzisiaj harmonogram prac komisji, więc musimy przyjąć jakieś terminy, tak? Możemy później zmienić czas. Jak będzie termin, to panowie się szybciej zmobilizować. Tak, u drogi. Kiedy planujesz ten urlop? No tak przełom lipca się... Który do którego? No to Darek, 20. Panowie, czy na 20 któregoś tam będziecie gotowi? Ja może wolałbym może w kwietniu. Tak koło 15 lipca, tak? To za wcześnie, nie? Jak panowie? Panowie się nie wyrobią z terminem, podejdźmy do tego realnie. Ale to nie ma, to nie wiadomo. Ja bym chciała zaproponować, jeśli chodzi o statut miasta. Jeżeli to będzie 16, ja bym chciała zaproponować termin około 20, między 23 a 23. Bo to w tej jednej wielkiej uchwale tam nie masz tak dużo zmian. Między 23 a 27 lipca. I one są jasne. A między 20 a 23. Jaki to dzień? To jest weekend. Ale Darek, jeszcze chcesz w niedzielę. Czekajcie, lipiec, a ja na czerwiec masz. Kiedy do kościoła pójdziesz? No, jak czekajcie. No to tak ten tydzień 16-21. Końcówka tygodnia. 20 co? To 20. Nie, lipiec, sobota. On mówi o tym tygodniu. Nie, no to 20 lipiec. Szanowni Państwo, proponuję 20 lipca, godzina 11. A czy można w porze popołudniowej? Albo... Nie, piątek, absolutnie nie. Nie, no to może 19, czwartek i o godzinie 15? Wcześniej, litości. Czego takie godziny? No 15 już. 14.30. Ale Darek, pamiętaj, że panowie też chyba jakiś może urlop nie. Pani przewodnicząca, możemy coś takiego zaproponować, że przygotujemy ten materiał, postaramy się jak najszybciej przygotować. I wtedy, jak już będziecie państwo, może przekażemy pani przewodniczącej na skrzynkę i jak pani uznana za stosowne, to również pozostałym państwu członkom komisji. I wtedy pani już zdecyduje co do terminu. Staramy się to zrobić jak najszybciej. Z drugiej strony rzeczywiście, żeby to tak sensownie przeanalizować, już nie tylko zapisać same propozycje zmian, tak wynikające z ustawy, jak i również jakichś tam naszych doświadczeń, w tym również jak sądzę Państwa radnie, no to troszeczkę tego czasu jest potrzeba. I wtedy Państwo ewentualnie już domówicie się co do terminu spotkania, żeby teraz nie ustalać. Ale mniej więcej ustalamy, że to będzie ten tydzień około 20 lipca, nie później. Ten tydzień 16. Dobra, panowie,
Proszę Państwa, możemy ustalić 16-20 w tym tygodniu, żeby nie później, bo każdy ma jakieś plany. Nie, ustalmy konkretnie datę. Umówmy to na tego 20, Darku. Ogarnij sobie chwilę dyscypliny. Ale od 14? Niech będzie. Darek, to tylko dla Ciebie robię. Tylko dla Ciebie. A dla Małgosi nie. Bo dzisiaj jej nie ma. No nieobecni? To jej. Nie mają głosu. Tym samym kolejne spotkanie chciałabym zaplanować gdzieś na poziomie drugiego tygodnia miesiąca sierpnia. Ponieważ, tak jak powiedziałam, chciałabym, abyśmy wypracowali jakieś propozycje na sesję wrześniową. Między 6 a 10 sierpnia kolejne spotkanie. To co wcześniej, po 10. Jakiś oddech musimy mieć. No bo to dwa tygodnie. To ale, nic, ale każdy gdzieś wyjeżdża. Trzy tygodnie nawet. Trzeci tydzień sierpnia. To się później. Chcę przygotować dokumentu na sesję na 6 od pana za późno. Tak jak mówię, między 6 a 10 mamy 3 tygodnie wstęp. 10, który to jest 10? Piątek, 10 sierpnia. Zaraz jeszcze. A ty wyjeżdżasz? Ja też mogę być wtedy na wakacjach. 10 to jest za wcześnie. Proszę Państwa, około 15, później się spotkamy za tydzień, bo my już będziemy mieć wersję roboczą. Nie, no, wtedy jest 15 najlepiej. Którego? 15 sierpnia. 15 sierpnia to święto wielkie. No co? 13. Mnie nie ma w tym czasie. Nie ma mnie? To 16. Nie ma mnie. Nie ma mnie. To 22. Delegacja? Nie ma mnie. Dlatego ja mówię, jest problem z terminami, dlatego musimy na sztywno przyjąć pewne terminy. No i w tym momencie, no, ja mam świadomość tego, że jest to czas urlopowy, ale jeżeli... Może tylko, że odnośnie harmonogramu, statut wymaga opiniowania przez prezesa Rady Ministrów. Czyli pierwszym etapem jest przyjęcie projektu statutu, który idzie do uzgodnienia... Do prezesa Rady Ministrów. Tak. I to trwa dłuższy czas, no, żeby to powiedzieć. Chyba, że to będzie okres, kiedy statut będzie nabywać ludzi. Najważniejsze, żeby przyjąć przynajmniej ten projekt statutu w tej kadencji. Rozmawialiśmy, że byłoby tak prawidłowo, żeby nowa rada uchwaliła sobie statut po konsultacji przez premiera. Więc nie wiem, czy na 6 aż jest konieczne, aby był już konkretny projekt statutu. Potencjalnie mamy dwie sesje. 6 września i 18 października. Tutaj... Ale co myślicie panowie, że ostatni tydzień sierpnia to może być realny na kolejne spotkanie komisji? No, mamy terminy, to mamy terminy chyba komisji jeszcze przed 6 sierpnia. No właśnie, może to tak jest standardowe. Może tak jak dzisiaj po komisji już na początku września. Jak przed 6 sierpnia? Przed 6 września. 6 września. Panowie, czy myślicie, że wtedy jeszcze się spotkamy, to będzie realna szansa na przetarg? Tak, bo i tak będziemy mieć merytoryczne komisje i będziemy musieli mieć materiały i wszystko. To już w tym terminie gotowości, czyli w drugiej połowie sierpnia. W drugiej połowie sierpnia czy początek września? Bo my diametralnie nie zmieniamy tego statutu, tylko wpisanie tych pewnych zmian, część w ogóle nie będziemy wpisywać, bo i tak w ustawie one są obowiązujące. A zmiany to nie są tak harmonizowane, jeśli chodzi o prezesa Rady Ministrów. Proponuję w takim razie 3 września, godzina 17. Który? Rozwoju. 3 września, godzina 17 po Komisji Rozwoju. Jak się okaże 20 lipca, że to jest dość dużo, że będziemy musieli pracować, to ustalimy. To jasne. Także wydaje mi się, że 20 lipca, 3 września, 20 lipca godzina 14, 3 września godzina 17 po komisji rozwoju. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na podstawie przygotowanych dokumentów, że tych zmian jest znacznie więcej, trzeba więcej procedować, wtedy powołamy komisję i
jeszcze jedną, która będzie gdzieś tam w międzyczasie w sierpniu, tak? Dobrze, szanowni państwo, wobec tego 20 o 14, 3 września o 17. Po posiedzeniu komisji, takie dokładnie. I teraz, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest wybór wiceprzewodniczącego komisji statutowej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Do komisji pana przewodniczącego Matula. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę, panie radny, czy wyraża pan zgodę? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury pana radnego Matula na wiceprzewodniczącego komisji statutowej? Jednogłośnie bardzo dziękuję. Tym samym zostanie pan wiceprzewodniczący komisji statutowej. Tym samym wyczerpaliśmy już początek dzisiejszy. Czy w sprawach wniesionych są jakieś sprawy wniesione? Ja bym chciała zauważyć jedną rzecz, że pan to również rozesłał to do radnych, ten dokument. Dostaliśmy dzisiaj od Fundacji Wolności dokument w formie papierowej, który znajduje się na mailu. Zachęcam do zapoznania się z nim w kontekście naszego spotkania 20 lipca i ewentualnych zmian i otwartych drzwi.